Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych a ekonomicznych omówię z finansów zagadnienie wartości przyszłej rent jako stałych płatności co do wysokości i częstotliwości. Na ekranie umieściłam treść przykładowego zadania, które postaram się Wam omówić. Pewien fundusz emerytalny proponuje panu Kowalskiemu odkładanie dodatkowych środków pieniężnych na czas emerytury. W tym celu proponuje odkładanie cykliczne, dokładnie z początkiem każdego półrocza, po 2000 zł na specjalne oszczędnościowe konto bankowe oprocentowane już po podatku dochodowym 12% w skali roku przez pozostałych mu do emerytury 10 lat. Jakie pieniądze zostaną wypłacone po zakończeniu okresu składkowego? Zakładamy kapitalizację półroczną. A więc w treści takiego zadania trzeba zauważyć, że nas interesuje nie ile teraz powiedzmy jest wart cały kapitał, tylko dokładnie ile taka osoba dostanie na końcu okresu 10 lat, przez które będzie dokonywał wpłat. Ważne jest to, że każda wpłata będzie dokonywana na początku każdego akurat tutaj półrocza. Dlatego wartość przyszła ma w moim zapisie taki apostrof, taką kreskę u góry. Czy Wy ją macie? Nie wiem. Musicie mieć pewność, ale co do zasady wybieracie wzór, który powiedzmy wymaga obliczenia wartości przyszłej płatnej z rat płatnych z góry. Dalej idąc, bardzo ważne w treści zadania jest to, że kapitalizacja ma charakter półroczny. Co to nam daje? To, że stopa roczna, jeżeli zostanie podzielona przez 2, będzie uzgodniona z tą kapitalizacją, a więc będzie ona naliczana półrocznie. I naszą niewiadomą jest właśnie ta wartość przyszła ze stałych wpłat, ale co jest ważne, płatnych z góry. Będziemy co stały okres, czyli tutaj jest powiedziane co każde półrocze wpłacać po 2000 zł, ciągle tą samą kwotę, przez 10 lat. Czyli jeśli chodzi o liczbę kapitalizacji, musimy uzgodnić to z częstotliwością ich naliczania. Wiemy, że one są co pół roku, a więc w ciągu 10 lat mamy 20 półroczy, co wiadomo przypada na jeden rok, dwa półrocza. Jeżeli oprocentowanie roczne wynosi 12% w skali roku, to już mamy wszystko, co jest wynika z treści zadania. Zostaje nam tutaj ustalenie wzoru, który pozwoli nam na ustalenie, jaki kapitał zbierzemy z tych rent płatnych z góry po okresie 10 lat. Wzór po lewej stronie musi mieć FVA, ewentualnie z oznaczeniem prim, czyli że płatnych z góry, musi być po prawej stronie wysokość renty, stopa procentowa, jak i liczba tych kapitalizacji. Gdy odpowiednio wszystko popodstawiamy, czyli wysokość naszej renty, jak i stopę procentową roczną podzielono przez 2, dlaczego? Żeby stopa roczna była zamieniona na półroczną, więc tutaj półroczne stopy procentowe obowiązują, a w potędze znajduje się liczba naszych kapitalizacji. Gdy to wszystko do siebie popodstawiamy, przemnożymy, powinniśmy otrzymać wynik około 77 985 zł i 45 groszy. Na koniec pozostaje nam już tylko napisanie kilku słów interpretacji. Pamiętajcie, że interpretacja w przedmiotach ilościowych ekonomicznych przy zadaniach ilościowych jest niezbędna. Bez niej zadanie może po prostu nawet nie być sprawdzane. Moja przykładowa interpretacja brzmi: po 10 latach fundusz emerytalny wypłaci kwotę 77 985 zł i 45 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.